Skręcenia stawów skokowych dotyczą głównie biegaczy, którzy biegają po górach, ale także biegaczy, którzy biegają dużo w terenie, ale także może dojść do skręcenia stawu skokowego u osób, które biegają maratony, czyli też również po płaskich powierzchniach. Do skręcenia stawu skokowego dochodzi, gdy stopa przemieszcza się zazwyczaj na stronę przyśrodkową, a staw skokowy razem z kostką uciekają na stronę boczną. W tego typu mechanizmie dochodzi do uszkodzenia różnych struktur, które są dookoła stawu skokowego i najczęściej uszkadzają się więzadła, głównie więzadła w zakresie kompleksu bocznego stawu skokowego. Takim najsłabszym, newralgicznym takim więzadłem jest więzadło strzałkowo-skokowe przednie, ponieważ ono jest najsłabsze i ono się najczęściej uszkadza. Tutaj wyróżniamy trzy stopnie uszkodzenia. Pierwszy stopień to jest tylko naciągnięcie tych więzadeł, drugi stopień to jest częściowe uszkodzenie i trzeci stopień to jest całkowite uszkodzenie więzadła, gdzie może dochodzić do niestabilności stawu skokowego. Staw skokowy to nie tylko więzadło, ale mamy też torebkę, mamy też chrząstkę i też może dochodzić do uszkodzeń tych struktur.